Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Sylwia Żniewska-Kwirenk. Jako szefowa programu Szkoła Ucząca się w imieniu całego zespołu gorąco witam wszystkich Państwa, którzy kontynuujecie spotkanie z nami po właśnie co zakończonej konferencji poświęconej samosterowności uczniów i uczennic. Równie serdecznie witam tych wszystkich, którzy właśnie do nas dołączają, by wspólnie świętować jubileusz programu Szkoła Ucząca się, zainicjowanego 20 lat temu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zwykle jest tak, że takie wydarzenia zaczynają się zanim padną pierwsze słowa oficjalne, przy wejściu do sali, podczas zajmowania miejsc, przy rozpoznawaniu dawno niewidzianych znajomych i przy radosnych uściskach. Bardzo nam brakuje takich fizycznych spotkań. Cieszymy się jednak, że chociaż w takiej formie możemy wspólnie dzisiaj świętować. Są wśród nas zaangażowane nauczycielki i zaangażowani nauczyciele, odważni dyrektorzy i odważne dyrektorki, profesjonalni obecni i byli współpracownicy programu Szkoła Ucząca się i jej przyjaciele, doświadczeni trenerzy i mentorzy. Być może są też z nami osoby, które nie miały wcześniej do czynienia ze Szkołą Uczącą się, ale są zainteresowane rozwojem własnym oraz rozwojem swojej szkoły. Od 20 lat w programie Szkoła Ucząca się pomagamy szkołom tworzyć warunki do wartościowego uczenia się wszystkich uczniów i uczennic. Koncentrujemy się na wdrażaniu oceniania kształtującego, rozwijaniu szkolnych relacji, współpracy i współodpowiedzialności wszystkich nauczycieli i dyrektora w organizacji procesu uczenia się i doskonaleniu szkoły w nauczaniu. O programie z 20-letnim stażem pewnie można byłoby mówić przez kilka wieczorów. Mieliście okazję na początku zobaczyć krótką animację pokazującą liczby i najważniejsze założenia naszego programu. Każdy z nas z pewnością ma jednak własną historię, własną opowieść i bardzo żałujemy, że nie możemy ich wszystkich tutaj teraz usłyszeć. Za chwilę jednak połączymy się z 5 ważnymi dla programu osobami, bez których dziś zapewne byśmy nie świętowali. Wysłuchajmy ich opowieści. Dzisiaj są z nami pan Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dobry wieczór. Jacek Strzemieczny, wieloletni prezes CEO, inicjator programu Szkoła Ucząca się, obecnie jego kluczowy ekspert. Grzegorz Mazurkiewicz, pierwszy szef Szkoły Uczącej się, obecnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który się zajmuje przywództwem w edukacji. Beata Kacprowicz, od 20 lat dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku i konsultantka w programie Szkoła Ucząca się. I wreszcie Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej obecny, a do lipca tego roku szef Szkoły Uczącej się. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nas słychać, Was chyba też słychać i widać doskonale. Panie ambasadorze, jeszcze raz bardzo dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie ambasadorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na to wydarzenie. Programu Szkoła Ucząca się nie byłoby bez Pana zaufania, życzliwego towarzyszenia i wiary w edukację jako podstawę rozwoju społeczeństwa. Jaka jest Pana historia o SUS-ie? Wielce Szanowni Państwo, Panie i Panowie, drodzy przyjaciele. Przede wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi Jędrzejowi Witkowskiemu za zaproszenie, a także za miłe słowa skierowane przed chwilą pod moim adresem. Spotkamy się dzisiaj, proszę Państwa, aby z radością i satysfakcją, jak sądzę, odnotować piękny jubileusz programu Szkoła Ucząca się. Programu, który od samego początku stanowił niezwykle istotną część aktywności zarówno jego organizatorów, jak i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Programu, który od 20 lat realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z ogromnym zaangażowaniem, z niesłabnącą inwencją i głębokim poczuciem odpowiedzialności za los polskiej szkoły. W sposób, który od początku budzi nasz wielki szacunek, wdzięczność i uznanie. Wyrazy szczerego uznania należą się dziś setkom, ba tysiącom osób, które przez całe lata nadawały temu programowi kształt, które podejmowały nieustanne wysiłki, by dopasowywać go do zmieniających się uwarunkowań, a także by wyciągać praktyczne wnioski z kolejno zdobywanych doświadczeń. To przede wszystkim zasługa liderów programu, obecnej ekipy pod prężnym kierownictwem Jędrzeja Witkowskiego, no i wszystkich poprzednich ekip od 2000 roku kierowanych przez Jacka Strzemiecznego, wybitnego reformatora edukacji, głównego autora programu, wspieranego przez grono najbliższych współpracowników, znakomitych postaci, a wśród nich przez Alicję Pacewicz.
Jacek Strzemieczny 20 lat temu zainspirował mnie oraz Jacka Michałowskiego, aby wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zbudować program Szkoła Ucząca się. Wówczas Fundacja Wolności dopiero stawiała swoje pierwsze programowe kroki. Z tego też bezsprzecznie wynika, że nie tylko program SUS, ale i nasza fundacja obchodzi w tym roku okrągły jubileusz 20-lecia. A skoro od dwóch dekad obie nasze instytucje są nie tylko partnerami, ale i wspólnikami, to też pozwólcie Państwo, że kilka słów poświęcę naszej fundacji, aby przywołać okoliczności, w które tak silnie wpisuje się program SUS. Warto więc przypomnieć, że Fundacja Wolności została utworzona 20 lat temu z podwójną intencją. Po pierwsze, aby wspierać proces utrwalania efektów polskich przemian zapoczątkowanych w roku 1989 i po drugie, aby dzielić się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Oczywiście tak ogólnie zdefiniowane cele musiały ulec konkretyzacji, przede wszystkim w odniesieniu do działań na niwie krajowej. I pośród całej palety możliwości postanowiliśmy wówczas, że będziemy koncentrować się na tych grupach i środowiskach, które wymagały szczególnego wsparcia w okresie przemian, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Wkrótce też w naszej krajowej działalności zaczęły dominować dwa motywy. Pierwszy, równania szans edukacyjnych w połączeniu z ogólną poprawą jakości edukacji i drugi, wsparcia dla rozwoju lokalnych społeczności, dla inicjatyw wyzwalających energię obywatelską, co jednocześnie miało służyć budowie i umacnianiu kapitału społecznego. Wychodziliśmy bowiem z założenia, że zarówno dobra edukacja oraz dostęp do dobrej edukacji, jak i wysoki poziom kapitału społecznego, a więc wzajemne zaufanie i zdolność do współpracy, to dwa istotne czynniki długofalowego rozwoju kraju. Nie jedyne oczywiście, ale bardzo istotne, a także i takie, na które chcieliśmy mieć wpływ i wierzyliśmy, że będzie to możliwe. Jak już wspomniałem, od samego początku program SUS zajmował bardzo szczególne miejsce na naszej programowej mapie, zarówno ze względu na swoją społeczną wagę, jak i jego specyfikę. Po pierwsze, od samego początku uznaliśmy bowiem, że program SUS w sposób idealny wypełniać może istotną część naszej fundacyjnej misji. I tak rzeczywiście się działo. Po drugie, po 20 latach widać wyraźnie, że udało się pomyślnie wcielić w życie pierwotne, ważne założenie programu, jakim miała być jego długofalowość. Warto zauważyć, że nie ma w Polsce wielu programów, które byłyby realizowane z aż tak szerokim horyzontem czasowym. Po trzecie, program przeszedł więc bardzo długą drogę, dzięki czemu mógł nieustannie rozwijać się, przeobrażać koncepcyjnie, zarówno w oparciu o stopniowo zdobywane doświadczenia własne, jak i doświadczenia innych, a także w reakcji na istotne zmiany zewnętrzne. Dość przypomnieć, że w 2000 roku Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, że w szkolnictwie krajowym dopiero od roku istniały gimnazja, zaś liczba organizacji pozarządowych była trzykrotnie niższa niż obecnie. Po czwarte, program SUS wywarł wielki wpływ na polską oświatę, o czym zapewne będziecie dziś Państwo mówić. Dzisiaj wiemy, że to oddziaływanie było wielowymiarowe, a więc w odniesieniu do szkół, dyrekcji, nauczycieli całościowo objętych działaniami SUS, w odniesieniu do tysięcy placówek, do których skutecznie docierały różne koncepcje i narzędzia wypracowane w ramach programu, a także poprzez promieniowanie na cały system edukacji w Polsce, między innymi poprzez włączanie do polityki oświatowej władz SUS-owskich metod służących poprawie jakości kształcenia. Po piąte, dzięki programowi SUS udało nam się zaprojektować i uruchomić bardzo ważną, innowacyjną instytucję, jaką jest Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jedyne w Polsce stacjonarne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela, łączące też teorię z codzienną praktyką w szkole. I wreszcie po szóste, program SUS nabiera wyjątkowego znaczenia w obecnym czasie, w świetle najnowszych wyzwań, przed jakimi stanęła polska oświata. Również tych, które wiążą się z realizacją istotnej części pierwotnej misji naszej fundacji, a mianowicie równania szans edukacyjnych. Po dwóch dekadach od sformułowania tego celu
Wyraźnie widać, że nie stracił on na swej aktualności. Do czego przyczyniły się niepożądane skutki zmian w systemie oświaty, a także zupełnie ostatnio problemy z nauczeniem zdalnym w warunkach pandemii. Generalnie rzecz ujmując, pandemiczny kryzys wydobył i wzmocnił wszelkie słabości polskiej oświaty, znane nam wszystkim od lat. Warto też dopowiedzieć, że w dzisiejszych czasach program SUS oraz prowadząca go organizacja odgrywają coraz ważniejszą rolę w realizacji także innych istotnych dla nas zadań, do których należą. Edukacja obywatelska w duchu wartości demokratycznych, krzewienie świadomości zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz promocja postaw proekologicznych, a także kształtowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w okresie głębokiej transformacji cyfrowej, która, jak wiadomo, niesie ogromne możliwości, ale i rodzi poważne problemy. Tak więc nadal istnieją mocne powody, dla których obie nasze instytucje, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, z pełnym przekonaniem pragną kontynuować program SUS przez kolejne lata. Otwierając trzecią dekadę programu, a zarazem trzecią dekadę naszego współdziałania, chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować znakomitym realizatorom programu SUS za ogromny trud włożony w jego prowadzenie, za imponujące efekty, zwłaszcza jeśli wspomnieć tamten skromny eksperyment z początku stulecia, a także za wielkie zaangażowanie w partnerstwo z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. I ciesząc się z tego, co już osiągnięte, życzmy sobie wzajemnie powodzenia w zapisywaniu kolejnych rozdziałów naszych wspólnych działań dla dobra polskiej szkoły, dla dobra polskiej edukacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Czuję się trochę jak w noc sylwestrową i tak jakbyśmy odpalali szampana, wchodząc, no właśnie, w tę trzecią dekadę. Bardzo dziękuję za te ważne dla nas wszystkich słowa. Teraz kolej na ciebie, Jacku. Twoja autentyczna troska o polską szkołę, odwaga i głębokie przekonanie w sens wspierania nauczycieli i dyrektorów sprzed 20 lat nie osłabły i do dziś. Jak pojawiła się w CEO Szkoła Ucząca się i czy nadal jest potrzebna? Ja myślałem o tym, żeby przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy przez te lata ze mną to prowadzili. Ale odpowiadając na twoje pytanie, to myślę, że ta misja, z którą 20 lat temu razem z prezesem Jerzym Koźmińskim zaczynaliśmy ten program, dalej powinna być kontynuowana, bo to jest misja zaufania. Zaufania w ludzi, którzy pracują w oświacie, w nauczycieli i w dyrektorów, zaufania, że uczniowie są w stanie się uczyć i możemy w tym uczeniu im pomagać i zaufania, że placówka taka jak nasza może wspierać szkoły i system edukacyjny w pozytywnych zmianach. Ja chciałem powiedzieć o tych pierwszych momentach także, kiedy rozpoczynaliśmy program, który w tym momencie, w którym prezes Jerzy Koźmiński zaufał mi, że taki pomysł na taki program ma sens. Myśmy zamysł tego programu w Centrum Edukacji Obywatelskiej mieli wcześniej, ale ukształtowanie go, jego rozmach, a następnie budowanie stało się możliwe dzięki zaufaniu, jakie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności miała w nas i w tej inwestycji w pewnym sensie, jaką poczyniła, angażuje we współpracę z nami. Należą się słowa podziękowania Jackowi Michałowskiemu, Annie Rozickiej, jako pierwszych takich naszych opiekunów ze strony Polsko-Amerykańskiej Fundacji w tym, co robiliśmy. Należą się słowa podziękowania z mojej strony także moim współpracownikom ówczesnym. I tutaj bym przede wszystkim wspomniał o Andrzeju Szeniawskim, z którym razem wymyślaliśmy, jak ten program mógłby wyglądać. Z takiej perspektywy to także no, nie mogę zapomnieć o mojej żonie Danucie Sterna, która... No, myślę, ona tutaj jest, stoi tutaj niedaleko i ona także no, ma swój bardzo ważny udział w tym, jak ten program wyglądał. Ocenianie kształtujące to także Jan Potworowski,
który poprzez swoje brytyjskie kontakty umożliwił nam dowiedzieć się, jak ten rodzaj zmian w edukacji jest prowadzony w brytyjskiej edukacji i pomyśleć, jak możemy go zacząć wprowadzać w polskiej edukacji. I następnie, tak jak wspomniałem, Danusia przez wiele lat, pracując jako nauczycielka, eksperymentalnie z naszego punktu widzenia sprawdzała, na ile ocenianie kształtujące w polskich szkołach także ma sens i jak je robić. To się działo w 2003-2004 roku i to umożliwiło, żebyśmy następnie ten element innowacji w pewnym sensie, albo taki element poprawiania relacji szkolnych mogli wprowadzić. To się okazało bardzo owocne. Konferencja, która miała miejsce przed chwilą i dotyczyła samosterowności i jak ją wprowadzać, jest tego efektem. Myśmy pomyśleli, w jaki sposób wykorzystać koncepcję oceniania kształtującego do tego, ażeby relacje i wiarę w uczniów móc bardziej umocnić i poprawić. Ja chcę jeszcze podziękować kolejnym dyrektorom tego programu. Tutaj jest między nami także Grzegorz Mazurkiewicz. Grzesiu, dziękuję Ci bardzo, że w tym pierwszym okresie zgodziłeś się bycia szefem tego programu i Twój zapał w pracy z trenerami naszymi, z naszymi nauczycielami był bardzo znaczący jako taka rozgrzewka do niego. Kolejni dyrektorzy, w tym Katarzyna Znaniecka, która bardzo ważną tutaj rolę odgrywała, także nam pomagali. A w ostatnim okresie przejęcia, kierowania tego programu ode mnie przez Jędrzeja i Ciebie, Sylwię. Sylwio, to także jest coś bardzo ważnego i za co także bardzo dziękuję. Ale przede wszystkim chcę podziękować nauczycielom i dyrektorom, którzy zaufali nam, którzy zaangażowali się w ten program. Wielu z nich stało się naszymi trenerami i to był taki rys charakterystyczny tego programu i myślę także źródło jego sukcesu, że on był naprawdę budowany w oparciu o osoby, które faktycznie pracują w szkole, które szkołę dobrze znają. I na koniec chciałem także powiedzieć o takim bardzo osobistym dla mnie motywie prowadzenia tego programu. Ja sam miałem ciężkie doświadczenia szkolne. Nie myślę, że one są unikalne. Pewnie nie tak wiele osób jak ja, którzy powtarzali klasy, dzisiaj zajmują się edukacją, ale ja powtarzałem klasy, z musu musiałem opuszczać kilka razy jakąś szkołę. I ja jestem wdzięczny za te doświadczenia, bo one mnie pokazały, jaka szkoła może także być i jaka myślę, że jest dla wielu uczniów. I jak bardzo nieraz to jest trudne doświadczenie. Jednej rzeczy się nauczyłem także, jeszcze wcześniej zacząłem pracować w Centrum Edukacji Obywatelskiej, że błędem jest obciążać za niedoskonałości szkoły nauczycieli albo dyrektorów. Że to jest bardzo niesłuszne. To jest problem systemowy, o którym więcej nie będę mówił, ale nauczycielom i dyrektorom należy się zaufanie i wiara i wyjście z takiej perspektywy, że to są osoby, które zdecydowały się pójść do pracy w szkole po to, żeby ona była jak najlepsza dla uczniów. I ten rodzaj prowadzenia programu, ten rodzaj, sposób traktowania nauczycieli i dyrektorów, z którymi pracujemy, jako osoby, które chcą dobrze uczyć, jako osoby, które mają taką motywację bardzo troskliwą w stosunku do uczniów i tylko im trzeba często w tym pomóc. To powinniśmy robić. Także dziękuję bardzo i dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości dzisiaj. Dzięki. Bardzo dziękuję. Jak słyszeliście Państwo, ten zapał w prowadzeniu programu Szkoła Ucząca się u Jacka nigdy nie wygasł. Ja bym tylko może jeszcze dodała, że przed Jędrzejem Witkowskim była jeszcze Marta Dobrzyńska i też chciałabym z tego miejsca Marcie również gorąco podziękować za doprowadzenie programu Szkoła Ucząca się do tego dzisiejszego dnia. Przyszła kolej na Ciebie, Grzegorzu. Jako nauczyciel wtedy, 20 lat temu, doskonale rozumiałeś potrzeby, z jakimi mierzą się polskie szkoły.
pamiętam, bo ja cię doskonale pamiętam i dużo się od ciebie nauczyłam, jak często podkreślałeś znaczenie dyrektora w szkole, jako lidera, jako takiego autonomicznego inicjatora zmiany. Co do tych usłyszanych historii już przed chwilą byś dodał? I czy coś się dziś zmieniło w potrzebach szkoły? Zapraszam cię, Grzegorzu, jesteś z nami? Dziękuję bardzo. Mamy również. To w takim razie będę kontynuował. Dziękuję już bardzo cię za zaproszenie. Dobrze. Już cię dobrze słychać, możesz mówić. Zanim zacznę mówić, to przecież dziękuję za zaproszenie. To też chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że dzisiaj szkoła ucząca się, program jest bardziej potrzebny szkole niż było 20 lat temu. I życzę wam naprawdę powodzenia na tej drodze i życzę wam, żebyście spotykali świetnych dyrektorów, nauczycieli. Ja przyglądam tej prezentacji i widząc dorobek i te wszystkie liczby, pomyślałem sobie, że właściwie no, nikt nie poświęcił żadnego slajdu tam temu, co ja zyskałem dzięki uczestnictwu w szkole uczącej się. Znaczy, ja po dekadzie pracy w szkole i takim właśnie doświadczeniu na stanowisku nauczyciela, 2 lata studiów na Ohio State Campus, wróciłem do Polski pod koniec 99 roku i nagle stał się cud. Znalazłem miejsce, Ala, Jacek i Andrzej stali się przyjaźni, posunęli się na ławce i zaprosili mnie, żebym usiadł. Grzegorzu, to było niesamowite doświadczenie. Grzegorzu, przerwę ci na chwileczkę. Grzegorzu. I tej trójce, z którymi współpracuję. Nie słyszę. Grzesiu, mamy taką propozycję, ponieważ mówisz bardzo ważne rzeczy, ale słabo cię słyszymy, przerywa cię. Może spróbowałbyś wejść jeszcze raz w ten link, który... Wyjść i wejść jeszcze raz. Będziemy ci bardzo wdzięczni. A państwa proszę o chwilkę cierpliwości. Zachowamy tę kolejność. Myślę, że może się uda ponownie z Grzesiem połączyć. No do tej pory było wszystko idealnie. Grzesiu, jesteś z nami? Jest lepiej. Jest lepiej? Jest lepiej, działaj. No to nie będę już dziękował, trudno, poszło. Dziękowałem wszystkim ważnym, także nawet tym, którym nie podziękowałem, mogą czuć, że podziękowałem. Jak myślę o szkole uczącej, to mam kilka takich błysków. Trochę żałuję, że spotykamy się online, ponieważ gdybyśmy byli twarzą w twarz, to na pewno w kuluarach miałbym do opowiedzenia kilka smacznych anegdot o tym czasie. Bo naprawdę robiliśmy dużo świetnych rzeczy, pełnych entuzjazmu, ale też często zdarzały się interesujące pomyłki. Ale nie będę dzisiaj o tym mówił. Myślę o tym, gram super zapraszam. Rzeczy, kiedy wtedy wyczci wobec innych, otwartości, gotowości na zmianę. My zapraszaliśmy nauczycieli naprawdę do jazdy bez trzymanki. Nie będę cytował słynnej opowieści Danusi Sterny, która powiedziała, że czasami czuję się, jakbym namawiał jej do zrobienia czegoś, które nie będę dalej opowiadał. Kiedyś może znowu w kuluarach się zdarzy. My naprawdę w SUS-ie zaproponowaliśmy profesjonalne podejście do autoewaluacji, do myślenia o własnej praktyce, do dzielenia się doświadczeniami i żeby to można było zrobić, trzeba było być człowiekiem autonomicznym, trzeba być człowiekiem wolnym, trzeba było być wyemancypowanym. I to było wyraźnie widać, że mieliśmy też grupy szkolne różnych prędkości. Ludzie, którzy rzeczywiście wiedzieli, czego chcą i byli gotowi do tej pracy, osiągali o wiele więcej. Znaczy ta emancypacja, autonomia, wolność, wydaje mi się, że ja nawet tego wtedy do końca tak nie rozumiałem, jak dopiero teraz, kiedy z dystansu patrzę na program Szkoła Ucząca się. Ja mam ten luksus, że pracowałem przez pewien okres, nie znam całej, że jak powiem, historii bardzo dobrze, ale dzięki temu, że mogę spojrzeć z dystansu, widzę wyraźnie,
jak SUS i wykorzystywał ten potencjał, i jednocześnie go wspierał, jeżeli chodzi o autonomię, emancypację, wolność. Jeszcze jednym bardzo ważnym, podstawowym wręcz elementem szkoły uczącej się była współpraca. Znaczy my dzisiaj o współpracy mówimy jako najważniejszej kompetencji XXI wieku. Mówimy, że koniecznie trzeba pracować poprzez różnych barier, że to jest ta kompetencja, która nam pomoże stawić czoła największym wyzwaniom współczesności. Myśmy ze współpracy zrobili dogmat. Tak jak powiem, ta współpraca była często trudna, ale też pamiętam entuzjazm, z jakim rzucaliśmy się na tą współpracę, jak szczodrze się dzieliliśmy, jaką ciekawością poszukiwaliśmy dobrych praktyk i przykładów. I ta współpraca to były zarówno wizyty studyjne, to były sieci, to było dzielenie się wiedzą, to właśnie ci najlepsi uczący innych, więc jakby uczenie się we współpracy i do profesjonalistów, budowanie zespołów, nawet te zespoły, które przewijały się przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przecież ten tłum ludzi, których część już zresztą Jacek wymienił, oni wszyscy pomogli temu projektowi stać się tym, czym się stał. I ja przez następne dwie dekady się spotykałem z tymi ludźmi gdzieś w moich podróżach edukacyjnych po Polsce. I to była ewidentnie grupa, która w podobny sposób myślała o edukacji. Myśmy się uczyli tego wszystkiego przy projekcie Szkoła Ucząca się. I chcę powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o której ty właściwie mnie wywołałaś do tego, o przywództwie. Znaczy to było smutne obserwować, jak niektóre szkoły nie wykorzystywały swojego potencjału z tego powodu, że dyrektorzy nie okazywali się kompetentni, ale jednocześnie i zaangażowani, ale jednocześnie to było wspaniałe obserwować te szkoły, w których dyrektorzy wspierali nauczycieli, chcieli dzielić się władzą, chcieli uczestniczyć w tym projekcie. Znaczy, ja wtedy zacząłem myśleć o przywództwie, dzisiaj to jest moje główne przedmiot zainteresowania zawodowego, ale mam takie przypuszczenie, że właśnie to doświadczenie tego budowania przywództwa takiego partycypacyjnego, trochę organicznego, czasami z błędami, ale jakby z tym pełnym zaangażowaniem kształtowało przynajmniej mój sposób myślenia o szkole. Każdy jest inny, każda szkoła jest inna. My dawaliśmy tę przestrzeń i najśmieszniejsze było to, jak myśmy z zapałem proponowali różne procedury i formalności, a liderzy, przywódcy, świetni nauczyciele brali to do swoich szkół i robili z tego użytek taki, jaki dla nich był właściwy. I za to wszystkim dziękuję. Naprawdę, to był czas, w którym się uczyłem. To był też czas, w którym się świetnie bawiłem. Jakby uczenie się było dla mnie naprawdę przyjemnością. Żałuję trochę, ale być może właśnie, że dzisiaj pracuję w trochę innym środowisku, ale tamto doświadczenie zbudowało mnie takim, jakim jestem. Wszystkim dziękuję. Bardzo ci, Grzesiu, dziękuję. Ja szefował programu Szkoła Ucząca się jestem dość krótko, ale mogę powiedzieć, że coś w tym jest, w tej świetnej zabawie. Na pewno się dzisiaj świetnie bawiliśmy, zanim rozpoczęliśmy tę konferencję. Prawdopodobnie, żeby troszkę ukryć stres, cieszymy się, że wszystko jak na razie idzie gładko. O współpracy i o roli dyrektora za chwilę bardzo dużo usłyszymy, ponieważ moim czwartym gościem, właściwie naszym wspólnym czwartym gościem jest Beata Kacprowicz, która też świętuje. Ona też ma jubileusz. To jest jubileusz 20 lat bycia dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, ale to jest też jubileusz 20 lat w Szkole Uczącej się. Beata jest uczestniczką Szkoły Uczącej się, przeszła całą ścieżkę, a teraz tak naprawdę wspiera, jest częścią naszego zespołu. Beato, powiedz mi, czym ten program był dla ciebie osobiście, ale też czym on był dla twojej szkoły i czym nadal jest? Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że mogę w takim gronie zacnych gości uczestniczyć i też powiedzieć kilka słów wspomnieniowych, bo przecież to jest ta rocznica, czy tego rodzaju rocznice, to też takie przypomnienie, wspomnienia i kontekst historyczny.
I rzeczywiście ja wam zaufałam, Jacku i panie ambasadorze, bo 20 lat temu, zresztą to co tutaj powiedział Grzegorz, może mniej świadoma niż dzisiaj dyrektorka, postanowiłam, że wejdziemy w ten program SUS, chociaż tak naprawdę do końca chyba wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, ja sobie nie zdawałam sprawy, nauczyciele, z którymi weszłam w ten program, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, z czym tak do końca to się wiąże i z czym to się będzie w ogóle wiązało. Ale te 20 lat, dwie dekady, o których tu mówimy i które mamy możliwość, w których mamy możliwość świętowania, ogromnie wpłynęły na to, w jaki sposób zmieniło się moje myślenie, myślenie ludzi, z którymi pracuję, myślenie środowiska lokalnego, które było dla nas zawsze bardzo ważne. 20 lat temu ktoś, zresztą taki z moich włodarzy ówczesnych, był bardzo zdziwiony, kiedy dowiedział się, że wchodzimy do programu Szkoła Ucząca Się. I mówi, jak to Szkoła Ucząca Się? Przecież szkoła uczy, a nie szkoła ma się uczyć. Jak się okazuje, wszystkiego uczyliśmy się od nowa, jeśli chodzi właśnie o tą współpracę, o pracę nauczycieli w zespołach. To nie było 20 lat temu powszechne w szkołach polskich i wprawdzie nasza szkoła była otwarta na środowisko lokalne, współpracowaliśmy, ale mieliśmy wtedy taki moment zachwiania i nawet takiej głośnej rozmowy o tym, że szkoła mogłaby być nasza zamknięta. Stąd też właśnie ta przyczyna czy powód, że trzeba coś robić, trzeba się dowiedzieć i ta autoewaluacja, o której powiedziałeś Grzegorz, bardzo mocno odbiła się na tym, jak i co jest ważne dla nas, tej całej społeczności szkolnej, ponieważ my wtedy rzeczywiście poddaliśmy się takiej ocenie, żeby sprawdzić i zobaczyć i dowiedzieć się całkowicie z takich ankiet anonimowych przeprowadzonych przez innych nauczycieli z innej szkoły, jaki mamy potencjał, co powinniśmy zmienić. I powiem Państwu, że właśnie w tym roku 2000, kiedy rozpoczynaliśmy pracę w zespołach nauczycieli, dzisiaj jest to całkowicie, może całkowicie nie, ale jest to powszechne zjawisko. Wtedy wpływ nauczycieli na to, jakie kierunki będzie szkoła, w jakich kierunkach będzie się rozwijała, jakie cele główne będzie sobie wytyczała, nie przez dyrektora, tylko właśnie przez tą społeczność szkolną, przez nauczycieli, rodziców, uczniów, to nie było na porządku dziennym, więc to były takie bardzo, powiedziałabym, eksperymentalne działania. My w taki sposób też uczyliśmy się brać odpowiedzialność. Nauczyciele, którzy pracowali w tych, pracują do dzisiaj, cały czas pracujemy w ten sposób, biorą odpowiedzialność za to, gdzie pracują, co jest dla nich istotne, co jest ważne. I ta odpowiedzialność właśnie idzie od tego najniższego szczebla. Bo kiedy ta społeczność, kiedy nauczyciele wytyczają, rodzice, uczniowie wytyczają cele główne rozwoju szkoły, kiedy rozmawia się otwarcie, bo tego też właśnie się nauczyliśmy, żeby rozmawiać otwarcie o problemach, o tym, co powinniśmy zmienić, kiedy otrzymaliśmy taką ocenę, w jakich obszarach należy pochylić się, to powodowało, że to nie tylko dyrektor odpowiada za szkołę, bo jest liderem. Wówczas nie mówiło się w ogóle o dyrektorze, że jest liderem. To w ogóle były pojęcia, które dopiero wchodziły do języka edukacji. Dlatego ta odpowiedzialność jest tym bardziej ważna i tym bardziej, powiedziałabym, jest znacząca w szkole dzisiejszej. I myślę, że to też jest takie w ten sposób
sposób dyrektor dzieli się swoim przywództwem z nauczycielami, którzy są liderami w swoich klasach i którzy mają możliwość, chęć, upór w tym, żeby to dalej przekazywać, żeby pochylać się. Zarówno ja, jak i właściwie cała szkoła, można powiedzieć, nasza szkoła, w której tyle lat jestem dyrektorem, a jednocześnie cały czas jestem z SUS-em, jestem z Centrum Edukacji Obywatelskiej, to niesamowity rozwój. Ja przymierzając się też do tego spotkania, do tego panelu, powiedziałam sobie, że to nie jest jeden krok milowy, to jest ileś tam kroków milowych i zarówno w tej sferze takiej organizacyjnej, która jest też bardzo ważna, jak i w sferze edukacyjnej, ponieważ my byliśmy szkołą do zamknięcia. Ja zaczynałam szkołę, w której było 20 nauczycieli i około 200 uczniów. Dzisiaj jest to szkoła, która jest w budynku nowym i w którym nauczyciele rozmawiają o tym, jak uczyć, co jest istotne, jak proces nauczania rozwijać. I myślę, że to jest głos nie mój, jako mój Beaty Kacprowicz, ale wielu dyrektorów, którzy weszli ze swoimi nauczycielami do tego programu. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję, Beato. Zostań z nami. Na koniec zostałeś Ty, Jędrku. To będzie teraz taki głos prosto ze środka, z trzewi organizacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest tak, że CEO to taka organizacja, która chce razem z dyrektorami i dyrektorkami, nauczycielami i nauczycielkami, ale także razem z uczniami zmieniać polską szkołę. Każdą jedną polską szkołą, ale również cały system edukacji. Co program Szkoła Ucząca się wnosi do CEO, Jędrku? Jak wpływa na nasze myślenie o uczeniu się i co robić z systemem? Dzięki bardzo, Sylwia. Mam 3 minuty i 3 pytania. O każdym można było mówić cały wieczór. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać mimo tych niesprzyjających okoliczności. Naprawdę nie da się powiedzieć w krótkich słowach, co SUS wnosi do CEO. Myślę, że tak na takim poziomie najbardziej ogólnym to powinniśmy powiedzieć, że SUS jest bardzo ważnym, jednym z najważniejszych programów, który w CEO realizujemy, dlatego że jest takim polem ciągłego eksperymentowania, poszukiwania nowych rozwiązań, stałego ulepszania tego, co robimy. Czasami aż do znudzenia, cały czas staramy się szukać nowych rozwiązań, żeby stale towarzyszyć szkołom i odpowiadać na te zmieniające się ich potrzeby. Więc SUS jest takim procesem ciągłego uczenia się i to chyba zapisało się najbardziej w DNA całej organizacji z tego programu. Więc SUS jest taką lekcją, wyzwaniem i lekcją. Ale SUS, myślę, że też warto o tym powiedzieć dzisiaj, jest też dźwignią. I myślę, że to jest super istotne, żeby do tego wrócić, że gdyby nie program Szkoła Ucząca się i gdyby nie nasza współpraca z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, nie byłoby nie tylko SUS-a, ale też nie byłoby bardzo wielu innych naszych przedsięwzięć, programów, które realizujemy, także takich największych działań CEO, między innymi w ostatnich latach programu studiów podyplomowych, z którego skorzystało prawie 1000 dyrektorów w całym kraju. A jeśli miałbym powiedzieć o tym, jak SUS wpływa na mnie, na nas, na nasz zespół, to zastanawiając się, też przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, wróciłem myślami do webinarium, które słyszałem wczoraj, jednego z naszych webinariów, i tam padła taka teza, że lockdown i pandemia to jest okres dla nas tak trudny, między innymi dlatego, że on upośledza nasze poczucie sprawczości i że o to poczucie sprawczości warto w czasie pandemii zawalczyć. I pomyślałem sobie dzisiaj, że cała historia SUS-a to jest tak naprawdę właśnie taka historia sprawczości, historia skuteczności. Z jednej strony dlatego, że SUS daje to doświadczenie sprawczości dyrektorom, dyrektorkom, takim jak Beata, daje to doświadczenie sprawczości nauczycielom, pokazując, jak wiele w szkole od nich zależy i że wcale nie trzeba czekać na to, aż zmieni się system i można troszczyć się o uczniów, o uczennice w swojej szkole, niezależnie od tego, czy system to wspiera, czy nie. A z drugiej strony jest też doświadczeniem sprawczości dla nas, dla mnie, dla całego naszego zespołu, bo z jednej strony pozwala nam zobaczyć takie konkretne zmiany, które wydarzają się w szkołach, ale też to, o czym mówił
wcześniej pan ambasador, czyli wpływ programu na cały system edukacji, na tym, na to, jak rozumiana, definiowana jest rola oceny w procesie uczenia się, na to, jak się stopniowo upowszechnia w Polsce ocenianie kształtujące, na to, jak praktyka doskonalenia nauczycieli się zmienia, na to, jak zmienia się pomysł na to, jak wspomagać szkoły w sposób bardziej kompleksowy. I jestem tak głęboko przekonany, że doświadczenie, doświadczając sprawczości, budujemy tę sprawczość, a potem ona nam służy niezależnie od okoliczności, także w takich kryzysowych okolicznościach jak teraz. I widzimy to w badaniach, jesteśmy z tego bardzo dumni, że szkoły pracujące z nami w programie Szkoła Ucząca Się, dzięki tej sprawczości, w moim głębokim przekonaniu, znacznie lepiej poradziły sobie, znacznie lepiej radzą sobie w tym okresie pandemii, w którym jesteśmy. I my też jako organizacja, dzięki temu poczuciu sprawczości i doświadczeniu sprawczości, mam wrażenie, że potrafiliśmy im dobrze w tym okresie towarzyszyć. Jacek, zaczynam od podziękowań, nie chciałbym na tych podziękowaniach skończyć, bo one tutaj muszą się pojawić. Mam nadzieję, że nie wybiegam za bardzo poza czas przeznaczony na tę moją wypowiedź. Przede wszystkim dla uczestników programu, dla tych, którzy nam zaufali i rozpoznali w nas swojego partnera, ale dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i dla pana ambasadora Jerzego Koźmińskiego raz jeszcze dziękuję za obecność tutaj z nami i za 20-letnią współpracę, bez której, jak powiedziała Sylwia na samym początku, tego programu by nie było, ale też jak najszerzej rozumianemu zespołowi tego programu chciałbym podziękować, prowadzonemu teraz przez ciebie, Sylwia, i tobie również przede wszystkim nawet dziękuję za to, ale całemu zespołowi, który w sumie jest takim zespołem grubo ponad 100-osobowym, bo to są i profesjonaliści, którzy pracują w biurze w naszej fundacji, ale też rozsiana po całej Polsce sieć ekspertów, trenerów, mentorów kursów internetowych. Program Szkoła Ucząca to właśnie wy. Dla mnie przez rok bardzo intensywnie, a teraz już trochę mniej intensywnie, ale jednak ta współpraca z wami to jest ogromna przyjemność. To jest jubileusz SUS-a, ale to jest przede wszystkim wasz jubileusz. Oczywiście tobie też, Jacku, za to, że program SUS wymyśliłeś, stworzyłeś i budowałeś go przez prawie te 20 lat. O tym już wielokrotnie mówiliśmy też przy okazji 25-lecia CEO, które za nami rok temu. Ogromne podziękowania dla ciebie również i dla wszystkich założycieli. Dzięki uprzejmie. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy przekroczyłeś czas, bo nie mam tutaj zegarka, trochę ukradłeś mi przemówienie, ale ja też pozwolę sobie różne podziękowania na koniec złożyć. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim moim gościom za te mniej i bardziej osobiste historie. Mamy świadomość, że opowieść o szkole uczącej się to taka niekończąca się opowieść. To bardzo wybrzmiało w tym ostatnim wystąpieniu Jędrzeja o eksperymentowaniu, sprawdzaniu, poszukiwaniu nowych rozwiązań. I wierzę, że każdy z nas w tych historiach się jakoś odnalazł, gdzieś zobaczył to swoje doświadczenie, może bardzo świeże, a może gdzieś sprzed 10 lat. Ja bym dzisiaj chciała bardzo serdecznie podziękować wszystkim za współtworzenie tej historii Szkoły Uczącej Się. Nauczycielom i dyrektorom za odwagę, zaufanie i zaangażowanie, współpracownikom i pracownikom za profesjonalizm, uważność i elastyczność, zwłaszcza w tym ostatnim roku w czasie pracy zdalnej i edukacji zdalnej. Chciałabym też podziękować zespołowi Szkoły Uczącej Się, który nas wspierał w trakcie przygotowywania i konferencji, i tego jubileuszowego wydarzenia, ale też za te ostatnie pół roku, które dzięki zespołowi nie były dla mnie tak trudne, jako dla osoby nowej w zespole. Dziękuję Jackowi, Danusi, Iwonie, Ani, Kasi, Justynie, Ewelinie, Anicie, Karolowi, Kamilowi, Jance, Małgosi, Mirce, Tomkowi, Michałowi i Joli oraz wszystkim innym osobom z CEO, które pomagają po prostu nam realizować codzienne działania. Chciałabym też szczególnie gorąco podziękować Jędrzejowi Witkowskiemu, którego mieliśmy okazję tutaj posłuchać, ale również Mariannie Hajdukiewicz z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za troskliwą opiekę, merytoryczne zaangażowanie i za zaufanie. Kochani, za nami 20 lat programu. Wchodzimy w trzecią dekadę, jak powiedział pan ambasador. Przed nami wszystkimi kolejne wyzwania. Pamiętajcie, że jesteśmy z wami i jesteśmy dla was.